Cześć. Witam Cię w kolejnym spotkaniu o niepokojących rzeczach. Dziś zajmiemy się co prawda istotą z creepypast. Jednak każda legenda ma ziarnko prawdy, czyż nie? Znany głównie z krzyku i w zasadzie bezcelowego spacerowania. Do momentu, aż ktoś nie spojrzy mu w twarz. Czy to bezpośrednio, czy poprzez zdjęcia lub kamery. Wtedy nie ma już dla tego człowieka ratunku. A istota znajdzie go wszędzie, aby go zabić. Porozmawiajmy o SCP-096. SCP-096, znany również jako Nieśmiałek, to obiekt przechowywany przez Fundację SCP. Jest to nagi, białoskóry i wychudzony humanoid. Mierzy 238 cm wzrostu i jest niemal pozbawiony masy mięśniowej. Ramiona istoty są niezwykle długie. Mierzą 1,5 metra. Nieśmiałek nie ma też żadnego łosienia na ciele. Jego szczęki są 4 razy większe od szczęk zwykłego człowieka. Oczy są całkowicie pozbawione pigmentu, co czyni je kompletnie białymi. Poza tym jednak, cechy twarzy SCP-096 są takie same jak u człowieka. Nie wiadomo, czy to coś jest ślepe, czy też nie. Nie wykazuje on żadnych funkcji mózgowych, wyższych funkcji mózgowych. Oprócz lokalizowania ofiar. Nieśmiałek praktycznie cały dzień spędza na regularnym spacerowaniu wzdłuż wschodniej ściany swojej celi. Do momentu, jak powiedziałem, aż ktoś spojrzy mu w twarz, niezależnie czy bezpośrednio na zdjęciu, czy na nagraniu. Wtedy właśnie SCP zakryje twarz rękoma, krzycząc, płacząc i wykazując ekstremalne cierpienie emocjonalne. Po jednej lub dwóch minutach SCP-096 wstanie i zacznie biec w kierunku osoby, która widziała jego twarz. Od tej pory nazywać się będzie SCP-096-1. Nic nie może powstrzymać go przed dotarciem do ofiary. A kiedy do niej dotrze, zabije ją. Sposób, w jaki zabija swoje ofiary, jest nieznany, choć prawdopodobnie wyrywa im twarz, ale nie pozostawia żadnych śladów. Po zabiciu ofiary istota powróci do swojego uległego stanu. Spróbuje wtedy także powrócić do swojego naturalnego środowiska. Prawdopodobnie są to Himalaje. Jeden z badaczy Fundacji SCP, dr Daniels, wynalazł urządzenie, które pozwoli zabezpieczać Nieśmiałka w łatwiejszy sposób. Poprzez identyfikowanie i rozmazywanie twarzy humanoida. Zostało ono przetestowane, kiedy SCP-096 wpadł w szał i naruszył przechowalnię, gdyż był profesjonalny alpinista, który posiadał zdjęcie zrobione w latach 90. z SCP daleko w tle, w 4 pikselach.
ewidentnie wykrywając nieprawidłowość pikseli. W trakcie polowania na ofiarę SCP-096 spodobał ogromną liczbę zgonów cywili, którzy spojrzeli mu w twarz. Urządzenie zawiodło, gdyś noszący ją przez jedną nanosekundę widzieli twarz SCP-096, zanim została ona rozmazana. Po zabiciu tych wszystkich ludzi, SCP został schwytany przez założenie mu worka na twarz. Po tym incydencie natomiast dr Daniels dostał zadanie, aby zneutralizować tą istotę za wszelką cenę. Dziękuję Ci za uwagę w tym filmie. To było krótkie przedstawienie istoty nieśmiałka. I nawet jeśli jest to tylko creepypasta, to nigdy nie wiemy, co jeszcze prócz nas kryje się na tym świecie. Ale pamiętajcie, nie ma się czego bać. W końcu to tylko miejska legenda.